Witam Was, kochani, po przerwie. Robimy dzisiaj figurki z masy solnej, a właściwie obrazek, który możemy komuś podarować. Masę solną, przypominam, wykonanie jest w poprzednim odcinku, natomiast masę solną wykonujemy poprzez użycie 100 g mąki, 100 g soli i 65 ml wody. Jakie to są proporcje? To wróćcie do poprzedniego odcinka. Masę solną wyrobiliśmy, tak, jest po prostu piękna, plastyczna. I co możemy teraz zrobić z takiej masy solnej? Możemy sobie na przykład zrobić, kochani, motyla. Możemy zrobić anioła, możemy zrobić literki, możemy zrobić kwiatki. Masa solna jest po prostu czymś fenomenalnym. No, dzieci używają noża plastikowego, ale dorośli mogą się pobawić. I na przykład odcinamy kawałek i składamy go w tak zwaną różyczkę. Zostawiamy, słuchajcie, do wyschnięcia, tak? Możemy teraz wyciąć na przykład listek. Możemy go dołożyć tutaj. Możemy teraz wyciąć małe płatki. Pamiętajcie, że to wszystko jest nie zawsze inspiracja. Natomiast co będziecie wytworzyli, to jest po prostu piękne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zobaczcie. Ściskamy na przykład tutaj i ściskamy w tym momencie tutaj. Następny płatek rozkładamy, żeby masa solna się skleiła, kochani, to musimy użyć wody. I teraz mamy płatek jeden, pokładamy. Do drugiego. I mamy kolejny płatek. Proszę bardzo. I mamy następny płatek. Oczywiście wody nie może być za dużo, bo nam się masa solna rozjedzie. I zobaczcie, i
dokładamy sobie tu. I ponieważ mamy tutaj wilgotną tą masę solną, więc zobaczcie, o, dokładamy sobie jeszcze jeden. Teraz na przykład smarujemy listek i dokładamy nasz kwiatuszek. Drugi również przykleimy. Zrobimy jeszcze jeden listek. Masę solną można wypiekać w temperaturze 65 stopni przez parę godzin, ale można ją równie dobrze zostawić do wyschnięcia, tak? Z waszej strony wygląda, muszę popatrzeć od tej. Jeszcze możemy poprawiać nasze płatki. Ok, mamy na przykład taki kwiatek. Co możemy dalej zrobić? Możemy dołożyć masę solną, tak? I możemy na przykład zrobić z węża. Oj, widzicie, czasami to nie wychodzi tak jakby na wizji, ale na przykład możemy sobie zrobić literka. Jak myślicie, to będzie pewnie A. Przykładamy nasze A. Tak. I teraz, żeby nam masa solna się przykleiła, to są tylko, kochani, propozycje, tak? Możecie się, mówię, potem fantastycznie rozwijać. Robiliśmy kiedyś baranki na zajęciach i powiem wam, że mój baranek był niczym w stosunku do tego, co powstało u uczestników. Na przykład, przepraszam, możecie zrobić obrazek z kwiatkami, z napisem. Napis może być dowolny, jaki sobie wymarzycie. Możemy tutaj zrobić na przykład
żeby obraz urozmaicić jeszcze bardziej. Myślę, że już wiecie, co to będzie. Oczywiście z kartką nie wkładamy do wypiekania, ale ja po prostu suszę masę solną na wolnym powietrzu. I jak taka masa solna nam, kochani, wyschnie, to potem ją malujemy. Jeszcze Wam pokażę najszybszego anioła po prostu. Mamy, kochani, sukienkę. Mamy głowę. To jest propozycja dla tych najmłodszych naszych dzieci. Smarujemy wodą. Jeżeli, kochani, między masę solną a w tym momencie skrzydełka włożycie sobie spinacz, to będziecie mieli zawieszkę od razu. Naszą głowę możemy troszeczkę rozłożyć. Widzicie, pięknie się modeluje. I możemy na przykład naszemu aniołowi wstawić duże oczy. Uśmiech. Włosy.
I kochani, nasz najprostszy anioł jest już gotowy. To są oczywiście tylko propozycje dla Was. Wszystkiego dobrego.